Szpitalu Wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży funkcjonować będzie poradnia kardiologii inwazyjnej w ramach istniejącej poradni kardiologicznej. Z czasem ma stać się oddzielną poradnią z indywidualną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia, w której lekarze specjaliści, lekarze, którzy zajmują się zabiegami kardiologicznymi w naszym szpitalu, będą kwalifikowali pacjentów do tychże zabiegów, ale też będzie to taka opieka pooperacyjna nad tymi właśnie pacjentami. Co będzie wyróżniało tą poradnię, to też to, że właśnie pacjent, który był pod opieką, w czasie zabiegu pod opieką konkretnego lekarza, będzie też przez niego przyjmowany w poradni. Poradnię planujemy otworzyć w marcu. Na poradnię jako organ prowadzący liczy samorząd województwa podlaskiego. Bardzo mocno stawiamy na jakość leczenia i dostępność leczenia i myślę, że to kolejny ruch dyrekcji szpitala w normalność i podnoszenie jakości leczenia naszych pacjentów. Myślę, że to pierwsza taka inicjatywa w pionie kardiologicznym, ale nie ostatnia, bo będziemy starać się podnosić jakość leczenia w naszym szpitalu. Będziemy bardzo mocno wspierać właśnie w tych działaniach już materialnych, bo to już rola jest dyrektora i ordynatorów, żeby zabezpieczali to specjalistykę i też dobrych specjalistów, lekarzy, a my będziemy starali się to nadrobić w finansowaniu tej techniki, urządzeń, budynków, wyposażenia szpitala, żeby ta jakość miała wsparcie te materialne i techniczne. Choroby układu sercowo-naczyniowego to nadal jedna z głównych przyczyn zgonów w Europie, stąd efektywne leczenie pacjentów poza nowoczesnym leczeniem farmakologicznym, wymaganie jednokrotnie zastosowania innowacyjnych technik inwazyjnych. Z punktu widzenia neurologa kardiologia inwazyjna jest niezwykle istotna, dlatego że często choroby serca są czynnikiem ryzyka udaru mózgu i dlatego też współpraca z kardiologią inwazyjną jest dla nas niezwykle istotna, dlatego że robiąc zabieg na sercu, czy to zamykając otwór owalny, czy też zamykając uszko przedsionka w migotaniu przedsionków, czy też robiąc jakiś zabieg, który przywraca prawidłowy rytm serca. Robiąc tego typu zabiegi, my jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu udarowi mózgu. I oczywiście też w tej chwili w samej neurologii też się dużo zmieniło w ostatnim czasie, ponieważ jesteśmy w stanie również w taki sposób minimalnie inwazyjny z małego dojścia dotętniczego leczyć udar mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej, usuwając szczeplinę stętnicy mózgowej. Jak wyjaśnia kardiolog dr Sławomir Gołębiewski z Wojskowego Instytutu Medycznego we Warszawie, udary mózgu są najczęściej konsekwencją źle kontrolowanych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Nowe metody w tej chwili pozwalają na to, że chorzy, którzy nie mogą przyjmować leków przeciwkrzepliwych, mogą mieć zamknięte uszko lewego przedsionka. Jak wiemy, struktura w sercu, struktura wydaje się bardzo zamknięta, niedostępna. Chciałem powiedzieć, że w tej chwili jest to możliwe zamykanie przez metodami mało inwazyjnymi. Przez sternik o średnicy 6 mm jesteśmy w stanie doprowadzić pewien taki korek, który zamyka uszko lewego przedsionka, czyli miejsce, w którym formuje się ta skrzepina. To jest nowa rzecz, która jest opcją terapeutyczną, która dotychczas była niedostępna dla tych chorych, którzy nie mogli być leczeni przeciwkrzepliwie. Natomiast drugą rzecz, którą można realizować na przykład w szpitalu wojewódzkim w Łomży, to jest uszczelnianie przegród, czy nieprawidłowych połączeń w przegrodach między jamami serca. Na przykład mówię tutaj o ASD, czyli przetrwałym ubytku w przegrodzie między przedsionkowej lub przetrwałym otworze owalnym. To są takie nieprawidłowe połączenia, które mogą odpowiadać za niewłaściwe przemieszczanie się krwi, a z tym wiąże się też na przykład krew, która zawiera elementy jakichś skrzepu, mogą się przedostać z części prawej na lewą, czyli z części powiedzmy tak brudnej na czystą i spowodować udar mózgu. Takie zabiegi metodami również mało inwazyjnymi przez nakłucie w zasadzie żyły w udzie jesteśmy w stanie zamknąć. Te zabiegi są nieskomplikowane, bardzo krótko trwają
i w perspektywie odległej, co wynika z analiz wieloośrodkowych, zmniejszają ilość ponownych incydentów. To wszystko możemy realizować tutaj w Łomży, a tych pozostałych chorych, których nie możemy, tych zabiegów, których nie możemy wykonać w Łomży, można w tej poradni, która teraz powstaje, możemy ich zdiagnozować, przygotować i zreferować do ośrodka, w którym te zabiegi mogą być wykonane. Oddział kardiologii i pracownia hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży stale poszerzają zakres świadczonych usług. Tylko w tamtym roku placówka wykonała około 1600 zabiegów kardiologicznych. Kilka miesięcy temu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało pracowni hemodynamiki akredytację typu B. Otwarcie poradni kardiologii inwazyjnej przede wszystkim skróci czas oczekiwania do poradni kardiologicznej, do której do tej pory trafiali wszyscy pacjenci z problemami kardiologicznymi. Łomżyński sport nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jest wręcz przeciwnie. Osiągnięcia naszych zawodników pokazują bowiem, że ma on coraz więcej do powiedzenia na krajowych i międzynarodowych zawodach i turniejach. W uznaniu zasług zdobywcy najwyższych sportowych trofeów otrzymali z rąk prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego oraz wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia nagrody rzeczowe i pieniężne, a także pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dzisiaj jest dobry moment, żeby podziękować naszym sportowcom za ich trud, wysiłek, dzięki którym też i nasze miasto jest znane w kraju i za granicą. Nagradzamy oprócz znanych sportowców również i talenty, czyli tych młodych adeptów sportu. Również to dla nich taka jest na pewno mobilizacja do jeszcze lepszych wyników, do tego, żeby osiągać jak najlepsze rezultaty. Taka nasza też tradycja samorządowa, ukłon też samorządowców w kierunku sportowców, żeby podziękować im dzisiaj za ten trud i miejmy nadzieję też, że poprzez takie docenienie, no może dzisiaj też jesteśmy w innych warunkach niż w latach poprzednich, bo z reguły to były piękne gale sportowe, ale możemy się też spotkać i w takiej trochę skromnej formie, ale jak najbardziej uroczyście podziękować sportowcom za to, co robią dla naszego miasta. Nagrody wręczone zostały w 8 kategoriach. W kategorii sportowiec, inne osiągnięcia sportowe, trener, talent, drużyna, postęp, całokształt oraz kategorii sponsor. Dzisiejsza uroczystość jest taka uskrzydlająca, bo dziękuję i wzmacnia młodzież tak naprawdę za tą pracę, którą wykonują. To duży problem, żeby młodzież zmusić do czynnego wysiłku, a co jeszcze ważniejszego, to żeby ten poziom coraz bardziej się podnosił, żeby wzrastał, żeby Łomża w końcu miała mistrza olimpijskiego. I ci młodzi adepci kultury i tężyzny fizycznej są takim dobrym początkiem. Zarząd województwa bardzo stawia na sport, bo to jest najlepsza promocja, ale też największe podziękowania dla tych sportowców, bo oni zasługują na podziękowania za ten trud codzienny. Gratulujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni i myślę, że olimpiada jest tuż przed naszymi sportowcami z Łomży. I tak, w kategorii sportowiec nagroda powędrowała między innymi do Bartosza Juraka z klubu sportowego Prevbet Sonarol. Bartosz to zdobywca pierwszego miejsca na 75. Mistrzostwach Polski Juniorów U20 w konkurencji 4x400 metrów oraz pierwszego miejsca na 4. Mistrzostwach Polski w wielobojach i sztafetach w konkurencji 4x800 mix. Jak zdobywa się takie osiągnięcia? Najważniejsze to jest ciężka praca, tak? I kolejne dążenie do celów, po kolejnych rekordach życiowych po prostu dążenie do jeszcze lepszych wyników. Jestem zadowolony, że moje osiągnięcia zostały zauważone i docenione. Nazwa Prevbet Sonarol pojawia się praktycznie na terenie całego świata. Nasi zawodnicy biorą udział w różnych konkurencjach, w bieganie po schodach, jest jedną z takich domen, ale poza tym maraton, półmaraton, także nasi zawodnicy w kwestii pokazania się na całym świecie biorą tam udział. Juniorzy i młodzicy, jak również młodzieżowcy, pokazują się nie tylko na terenie naszego kraju, o czym świadczy zdobyte punkty, ale również wyjeżdżają na obozy zagraniczne, i tam szlifują swoją formę.
W kategorii inne osiągnięcia sportowe nagrodę odebrał m.in. Damian Zorczykowski ze Stowarzyszenia Sportów Walki Fight Club Łomża. Damian pochwalić się może drugim miejscem na Mistrzostwach Polski w grapplingu Noji Jiu-Jitsu kategoria 71 kg oraz drugim miejscem na Mistrzostwach Polski w grapplingu w kategorii senior 71 kg. Grappling, czyli pod Polskim Związkiem Zapaśniczym, startuje tak dla ludzi, którzy nie wiedzą bardziej, czyli jiu-jitsu, zapasy, połączenie z dźwigniami w parterze. W sumie klub jest 7 lat, to chyba z 5 lat rzędu otrzymuje te inne osiągnięcie. Czekam, aż w końcu ten Polski Związek to podepnie, żeby mógł normalnie jako olimpijska dyscyplina wystartować. Najlepszym trenerem w roku 2021 okazał się być Krzysztof Krajewski ze Stowarzyszenia Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego. Szkoleni przez niego zawodnicy zdobyli Mistrzostwo Polski Juniorów 2021 kategoria U21 w Brydżu Sportowym, a także Marcin Piotrowski z uczniowskiego klubu sportowego Czwórka Łomża. Prowadzona przez niego drużyna zdobyła w 2021 roku trzecie miejsce w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii U13 w koszykówce dziewcząt oraz pierwsze miejsce w województwie w Lidze Mazowieckiej w kategorii U13 w koszykówce dziewcząt i pierwsze miejsce na 21. Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej imienia Jana Stypuły w koszykówce dziewcząt. Myślę, że to dziewczyny pracowały bardzo ciężko na to. No ja gdzieś tak naprawdę dzięki im ich sukcesom mogą odebrać ten laur. Jest dla mnie on ogromnym wyróżnieniem i na pewno motywacją do pracy. Na pewno zobowiązuje do tego, by dalej trenować i podnosić przede wszystkim umiejętności dzieci, ale też i samemu się dokształcać, szkolić. Ale tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca zawodniczek. Bo to właśnie drużyna trenera Marcina Piotrowskiego UKS-4 Łomża zdobyła tytuł drużyny roku 2021. Myślę, że nie ma takiej recepty na to, żeby osiągnąć wielki sukces. Natomiast na pewno pomaga w tym praca. Przede wszystkim praca i zdeterminowanie. Myślę, że nie tylko taka fizyczna praca, ale też mentalna. Dużo nakłaniania do tego, by dzieci chciały pracować, by były skłonne do poświęceń przede wszystkim. Tak? W dzisiejszych czasach naprawdę musimy pracować też nad mentalnością zawodnika, nad tym, żeby angażował się w to, co robi, żeby dawał z siebie wszystko. Tutaj akurat to zafunkcjonowało. Dziś naprawdę same chciały, one pracowały na ten sukces. Masa wyrzeczeń po drodze, wiele wygranych spotkań, weekendów, wyjazdów, hektolitry potu wylane na treningach i to jednak przyniosło efekt. W kategorii talent łomżyński laur sportowy powędrował natomiast m.in. do Szymona Klewickiego z uczniowskiego klubu sportowego Return Łomża. Moim największym osiągnięciem jest zdobycie dwukrotnego trzeciego miejsca w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym w tenisie. To będzie pierwsze wyróżnienie. To znaczy duże, ponieważ to jest takie podsumowanie mojej pracy z tamtego roku. Z kolei Wiktoria Konert z klubu piłkarskiego Mosir Łomża to jedna spośród nagrodzonych w kategorii postęp. Zaczęło się od tego, że kiedyś moi koledzy z miejscowości zaciągnęli mnie na boisko i spodobało mi się. Potem zaczęłam jeździć na różne ferie sportowe i w końcu aż zadzwonił trener, akurat tu z Łomży, i dołączyłam do klubu Mosir Łomża. Byłam ostatnio na Zimowej Akademii Młodych Orłów z PZPN-u. Grałam też jako zawodniczka kadry wojewódzkiej podlaskiej. Nie codziennie dostaje się różne nagrody, bądź jest się ogólnie jakby powołanym do tego. Więc jestem szczęśliwa, że ogólnie jestem do tego powołana. Jan Harmas z uczniowskiego klubu sportowego Return Łomża to również zdobywca łomżyńskiego laura sportowego w kategorii postęp. Tenis jest fajnie. Moim ulubionym tenisistą jest Rafael Nadal. Jestem z siebie zadowolony i bardzo dumny. Z kolei Jerzy Haponik z łomżyńskiego klubu sportowego 1926 to jeden spośród nagrodzonych łomżyńskim laurem sportowym w kategorii całokształt. Grałem 20 lat w piłkę nożną w UKS-ie Łomża. Reprezentowałem województwo łomżyńskie juniorów i o Puchar Michałowicza, potem seniorów i tak jakoś to się stało. No, człowiek lubił, robił to, co najlepiej lubił. To nie było takie łatwe w sumie.
bo teraz podejrzewam, że piłkarze mają lżej, może do pracy nie chodzą, czy tak. A tu trzeba było pracować i jeszcze uprawiać sport, to co się lubiło. Tegoroczna uroczystość wręczenia łomżyńskich laurów sportowych z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 była nieco skromniejsza jak w latach ubiegłych. Zrezygnowano z gali, zaś wydarzenie przeniesiono do znajdującej się na Starym Rynku Hali Kultury. Niemniej jednak wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje konkurs na logo i hasło promujące wsparcie pszczelarstwa w regionie. To już ostatnie dni zgłoszeń w tym konkursie. To propozycja dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego, w których prowadzone są zajęcia m.in. z projektowania graficznego, rysunku i malarstwa czy techniki druku artystycznego. Pracę można nadsyłać tylko do poniedziałku 28 lutego. Zapraszamy do udziału. Pomysły powinny nawiązywać do działań realizowanych przez samorząd województwa podlaskiego dotyczących pszczelarstwa. To konkursy, szkolenia, warsztaty, które mają poprawić świadomość społeczną odnośnie roli pszczół w ekosystemie i gospodarce oraz sposobów ochrony tych owadów. Konkursowe projekty mają być łatwe do zapamiętania i wzbudzać pozytywne emocje. Co ważne, powinny być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej województwa podlaskiego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Prace uczniów wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami zebrane przez pracownika szkoły, do której uczęszczają uczniowie biorący udział w konkursie, należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego do poniedziałku 28 lutego. Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na portalu Urzędu Marszałkowskiego wrotapodlasia.pl.